Skinie lamy. Ciemność, widzę ciemność. To ci się może przydać. Można nawet powiedzieć, że jest użyteczne. Tylko się nie poparz, a przynajmniej nie za bardzo. Szkoda by było, gdyby zabawa tak szybko się skończyła. Nie ma. Niech mnie kule biją. Nie wiedziałem, że tak umiecie. Drogi chłopcze, możemy zrobić co tylko zechcemy. Tak? Co jeszcze potraficie? Zobaczysz, kiedy nadejdzie pora. Ale tylko jeśli będziemy miały ochotę się tym podzielić. Padła. Następna runa. Dobrze. Czy to my doskoczymy? Nie wiem, czy to... Nie, to my doskoczymy, chyba jak. Tutaj jeszcze można podejść. Dobra, skoczymy. Okej. Nie, to
jest po następny etap, mi się wydaje. Tam. Spadła. Okej. Tam byłam, tak? Dalej. O, mamy tu to, studnie. Chodzimy. Jakie on tam? Aha. Teraz z powrotem. No, było ładne. Jezu! Spadłam! Nie! Dlaczego? Jeszcze raz spróbujmy. Tam są dwa diamenciki. Chciałam tego przejść. A tu o co chodzi? Aha, to pewnie jak stanę na tym. No nie, no jak miałam tu przejść? Dobra. O Jezu. Wpadłam do lawy! Chodźmy stąd.
Dobra. Co teraz? Oby to wszystko nie poszło na marne. Okej, a jak ja mam wejść? Teraz. O matko, się tu wpadłam. Mądre to. Aha, bo ja nie mam tego. Tam jest kąpielek, dobra. No i co, jak to działa? Nie rozumiem, jak to działa? Jak to działa? A łokienka nie wzięłam. Co ja mam? Kurde, spadła! No nie! Szef. Co teraz? A, tu. Dobra. Okej.
10 runę. Dla narzędzia? Tylko gadżet mógł to wymyślić. Yeah.
Nia! Nia! Co to jest takie? Elegancko. A wziąłem wszystko? Weźmy to. Okej, tu mamy jeszcze pytania. O, jeszcze diamencik. Dobra, teraz chyba wszystko. Chciałam ten klucz? Dobra. Wszystko zebrane. Elegancko. W końcu. Dobra. Moi drodzy. Mamy wszystko, czego trzeba. Potężne rękawice, motorówkę. Entuzjazm? No, przynajmniej jeden z nas. Ty tryskasz entuzjazmem jak Kaja, kiedy mama każe jej posprzątać pokój. Nieważne. Chodźmy się spotkać z gadżetem. Zapomniałeś o czymś? Nie. Miałem nadzieję, że ty zapomniałeś. Dobra, dobra. Ale ciężko będzie się żegnać z mamą. I pewnie nie będzie zadowolona, że włożyłem te rękawice. Może tak, może nie.
Kto wie? Nie, nie ma mowy. Ale mamo, proszę. Żadnego mamo, Kao. Te rękawice są niebezpieczne. Walt, wytłumacz się w tej chwili. Rękawice? Może nie tak niebezpieczne, jak myślisz. Może. To za mało. Mamo, noszę je już od kilku godzin i... Co? Nic mi nie jest. Są bardzo przydatne. To prawda. Początkowo byłem sceptyczny, ale u Kao jest lepiej. Działają inaczej niż u Kobiego. No i to rękawice taty. To jedyne, co mi po nim zostało. Próbujesz mi tu zgrywać, biedne dziecko? Dlaczego to nigdy nie działa? Oglądasz za dużo tuktaka, skarbie. Tuktaka? Mamo, jak możesz na coś narzekać, jak nawet nie wiesz, jak to się nazywa? Nieważne, wróćmy do tematu. Nie będę odbierać ci tych rękawic siłą. Więc, Walt, ty za nie odpowiadasz. Miej je na oku. Masz moje słowo. Dobrze. Kao, obiecujesz, że wrócisz do mnie cały i zdrowy? Oczywiście, mamo. Obiecuję. O, jaki słodziak. To idź, kop tyłki, rąb i siekaj, wal w kinole. Czy jak wy tam, dzieciaki, teraz mówicie? Tylko znajdź tatę i siostrę i sprowadź ich do domu. Coś ci wpadło do oka, trenerze? Tak, tak właśnie było. Już dobrze. Chodźmy. Głodna dżungla czeka. Bądź gotowy. Spotkasz jednego z największych mistrzów sztuk walk. Pozdrów Jayabaye, skarbie. Powinnaś iść z nami, mamo. Moglibyśmy razem spuszczać łomot. Bylibyśmy nie do zatrzymania. Trzeba pilnować wioski. Wystarczy, żebym zniknęła na 5 minut, a ktoś dostanie strzały w kolano i za chwilę nie będzie do czego wracać. Dasz sobie radę. Jesteś kangurek Kao. Jaki słodziak, kangurek Kao. No to co, moi drodzy? Widzimy się już w następnym odcinku. Także dziękuję bardzo za oglądanie. No i trzymajcie się. Do zobaczonka. Pa, pa!